Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z poradnika do modyfikacji ComputerCraft, nazywam się Safe Mode W tym odcinku poruszymy takie oto aspekty, jak co to są klasy, jak z nich korzystać oraz co to są funkcje i przykładowo stworzymy ich tutaj kilka i zaprezentuję Wam, jak się do nich odwoływać i dokładnie o co z nimi KAMAN. Więc serdecznie zapraszam. Pierwsze co, poruszmy może temat klas. Tak ogółem, według tłumaczenia klasy, jest to taka struktura, taki obiekt, który posiada w sobie różne stany oraz zachowania. A bardziej przetłumaczając, to jest po prostu jedno miejsce, które charakteryzuje jakąś tam dziedzinę bądź środowisko, ma swoje atrybuty oraz ma czynności, jakie może on wykonywać. Na przykład... Mamy klasę psa. Pies, jako swoje atrybuty, może mieć swoje imię, wiek oraz kolor sierści. A czynności, jakie może wykonywać, to jest na przykład szczekanie, chodzenie i tak dalej. Tak to rozróżniamy. W programowaniu mamy tutaj taką klasę kolor. Ona, jako swoje atrybuty, ma kolor biały, kolor ssy. Colors. Tak, ma kolor biały, ma kolor czerwony, ma kolor niebieski. I to są jej yy, stany, tak zwane atrybuty. Czyli to, co ona posiada w sobie, i tam w, to, co wyskakuje nam pod tym, to są po prostu te wartości. Ma też swoje zachowania. Jest na przykład Colors, Sap. Trick, czyli po prostu usunięcie z zbioru kolorów jakiś określony dla nas kolor. Nie wiem, czy mogę to w posłużyć, chyba nie. Colors, white, colors, red. No, oczywiście nie zachować tak jak chcę, bo tutaj, tutaj chyba tryk może się później błąd, ale ogólnie pokazuję wam o co chodzi. Że to jest dosłownie mówiąc Yy, jego zachowanie, czyli subtrik. Subtrick sub track. No właśnie to mówię, że nie jestem pewny, ono się nazwy. No dokładnie. To było subtrack. Czyli tak jak mi się wydawało. Czyli tako usuń z koloru białego kolor czerwony. Taki przykład bardzo prosty. Oraz łączenie, czyli sub. Sub, 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 sub. Jest oczywiście na swoim poradniku, co ostatnio wypuszczałem, więc mam Combine. Teraz staram się pod każdym poradnikiem wkleić po prostu e, komendy, które tutaj używaliśmy. Dobra, czyli to jest zachowanie w ramach naszej klasy. A dokładnie mówiąc, to jest funkcja. Czyli to, co teraz będziemy poruszali, ale to poruszymy na konkretnym przykładzie. Czyli Tutaj sobie wyczyścimy ekran, wejdźmy sobie, stwórzmy sobie poradnik siódmy i tutaj stworzymy sobie klasę, stworzymy sobie funkcję, czyli piszemy function, nazwę jej, następnie odezwij się, odezwij się, end. Czyli tak o, jeśli tworzymy klasę, nazywamy ją na początku function. Później wpisujemy jej nazwę i na samym końcu musimy ją zamknąć endem. I tutaj zrobimy print. Witajcie wszyscy. Teraz, jak ją wywołać? Możemy to zrobić poprzez return. Odezwij się. Teraz, co ja wykonałem? Jeśli program się uruchomi, on nie uruchomi nam funkcji, tylko przejdzie dalej. Znajdzie się na, poło na położeniu return. I będzie chciał uruchomić naszą klasę. Odezwi się. Sprawdźmy. P7. Oczywiście błąd. Dobra. Oczywiście. Po nazwie funkcji musimy dać yy, dwa nawiasy, w środku których możemy podać atrybuty, których na razie nie będę Wam tłumaczył, za chwilę to poruszymy. Tak samo przy wywołaniu funkcji dajemy. Te dwa nawiasy całkowicie, to mi wyleciało z głowy. Teraz już to prostuję. Te właśnie nawiasy charakteryzują nam funkcje. Funkcje zawsze mają takie nawiasy, więc takie prosto rozpoznacie. I teraz sprawdźmy jak to chodzi. Witajcie wszyscy. OK. Teraz jak mówiłem, możemy dać atrybut. Dajmy tutaj zmienną podkreślenie, znaczy P podkreślenie dolne, czyli że, że to jest parametr, poleca Wam taką takie nazewnictwo, żebyście sami widzieli o co chodzi. Treść. Tutaj to usuwamy, wpisujemy, żeby wyświetlił to, co znajduje się w zmiennej treść. A w naszym odezwisie wpisujemy Witajcie Wszyscy. Czyli jak widzicie w ten sposób, przekazałem to naszej funkcji zmienną o nazwie Witajcie Wszyscy. Nasza funkcja bierze naszą zmienną i ją wyświetla. Na ekranie P7. Witajcie wszyscy. Czyli w taki prosty sposób możemy posługiwać się funkcjami. One są o tyle fajne, że dzięki nim możemy nasz program podzielić na różne segmenty, żeby on nie był aż tak bardzo wielki, rozbudowany w pojedynczym miejscu, po to, żeby w razie czego była prosta edycja kodu. Dobrze, przygotowałem tutaj taki malutki programik, żeby Wam zaprezentować dokładnie po co korzystać z funkcji. Mamy dwie funkcje, odezwij się, czyli to co poprzednio mieliśmy, czyli p -text, czyli print, po prostu wyświetlamy naszą nazwę. Mamy function end, zakończenie. Kolejno mamy, odezwij się ładnie, czyli robimy takie wykreskowanie u góry i u dołu oraz naszą treść. To są dwie różne funkcje. Teraz Stworzyłem funkcję main. Ci, którzy widzieli moje aplikacje, wiedzą, że ja wszystko umieszczam w funkcji main. Przyzwyczajenie z C, C++a, c, c a Tak to można nazwać. A na samym dole mam return main, czyli pierwsze, co się nam uruchomi w naszej aplikacji, to jest nasz main. Tutaj stworzyłem sobie pętlę true, gdzie pierw czyszczę ekran term clear. Wyczyść terminal, czyli to co widzimy tutaj na ekranie. Następnie ustaw pozycję numer jeden, czyli żeby rysowało nam od samej góry, a nie od losowego miejsca. Później wyświetlam coś na wzór takiego prostego menu, które możecie sobie wykorzystać, ale już niedługo za kilka odcinków pokażę Wam jak stworzyć sobie własne menu graficzne na szczałki. Też bardzo fajna sprawa strzałki i Enter. To też się dowiecie już niedługo. Kolejno mamy input równa się read, czyli pobierz. Ta oto funkcja zwraca nam ciąg znaków, które pobraliśmy zakończony enterem. I to wszystko tutaj ląduje i możemy to analizować. To jest jako string, dlatego też używam tutaj cudzysłowów. Później robię odstęp przerwy i kolejno mamy sprawdzenie. Jeśli input równa się 1, czyli wybraliśmy opcję hej, wyświetli nam komunikat hejka wszystkim. Jeśli w innym przypadku else if, to już też znacie, input równa się 2, wtedy wyświetli nam komunikat elo ludziska. Jeśli nam da komunikat 3, wyświetli nam komunikat dzień dobry dobrym ludziom. Tak. Ale to już wywoła funkcję odezwij się ładnie, a nie te co poprzednio. Jeśli byśmy nie użyli tej naszej funkcji, to ten kod, co tutaj widzicie, musielibyśmy powtarzać w każdym z tych miejsc. I co, jeśli to byłaby taka aplikacja zagnieżdżona, czyli że ma funkcję w funkcji, to by się troszeczkę nam nie udało tego zrealizować. Wiem, że oczywiście te przykłady są takie banalne, bo to co mam, tylko ilość print, ale to tylko ma obrazować Wam, jak to działa. Kolejno, wychodzimy już z naszego IFA, mamy print, naciśnij klawisz. Odczytujemy go, czyli wstradza nacisz Enter i czyści się ekran. Zobaczmy jak to wygląda w praktyce P7. Menu hej hello. Dzień dobry. Wybierzmy sobie hej. Hejka wszystkim. Naciśnij klawisz. Enter. I wszystko się czyści. Mamy znowu nasze menu. Więc teoretycznie wszystko działa pięknie ładnie. Tu mamy naszą drugą funkcję, którą stworzyliśmy która działa w inny sposób, dokłada jeszcze kreski u góry i u dołu. Dlatego korzystanie z funkcji jest bardzo ważne i bardzo potrzebne. Naprawdę, uwierzcie mi, jeśli nie korzystacie z funkcji w Waszych aplikacjach, to lepiej szybko to zmienić, zmodyfikować. Nawet przy małych aplikacjach warto funkcję wykorzystać nawet dla estetyki, żebyście się sami się później mogli bardziej połapać, jak to jest zbudowane. Dobra. Ten kod hmm, rzucę na pastę i wrzucę kod i jednakże dopiero jutro pokażę Wam jak z tego korzystać Jeszcze jedna rzecz W funkcji możemy zwrócić, bo ona zwracała nam wartość jeszcze Czyli tworzyłem sobie funkcję ziewaj A znaczy źle yy, Głowa Funkcja głowa Ona nam zwraca string o nazwie kiwa głową U, Umieszczamy w środku Return i to co będzie po returnie zostanie zwrócone przez tą funkcję. Na przykład jeśli tą funkcję myślimy w tym miejscu, napiszemy sobie zmienną akcja równa się głowa, to do akcji przepisze się nasze kiwa głową. I teraz możemy dać sobie tutaj akcja, konkatenacja, oczywiście przerwa i jak wywołamy teraz naszą funkcję... Jedynka. Na początku widzicie, że pokazało się kiwa głową, gdzie takiej oto sekwencji nie macie w tym kodzie. To zwraca nam funkcja głowa. Używamy return kiwa głową. W ten sposób możemy zwrócić zmienną bądź tablicę zmiennych. W ten sam dokładnie sposób z tego korzystamy, więc to bardzo fajna sprawa. Możemy zamiast przechowywać tylko w zmiennej od razu wywołać to w miejscu, gdzie chcemy, czyli w naszym printie, wywołujemy funkcję głowa. W ten sposób działa to wszystko poprawnie, tak jak poprzednio. Dobra, znamy już podstawę odnośnie klas oraz funkcji. Mam nadzieję, że Wam się to przydało i że, że zrozumieliście ten przekaz. W razie czego, piszcie pod tym filmikiem. Jeśli Wam się on podobał, to skomentujcie, złapkujcie. Zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco z kolejnymi poradnikami, bo już powoli zaczniemy wchodzić w gotowe aplikacje. Tak, to będzie dopiero ciekawe. To, do zobaczenia wszystkim. Do usłyszenia. Pa!